Boom Headshot, siemanko, witam was serdecznie w trzecim odcinku z gry Prey, gry kosmicznie ustawionej, kosmicznie przerażającej, ryjącej banie i robiącej z waszym mózgiem wszystko, czego tylko się nie spodziewacie. Witam was bardzo serdecznie po tej króciutkiej przerwie. Jesteśmy w takiej pseudo-windzie, pseudo-śluzie, która ma chyba oczyścić powietrze z wszystkiego, to, co toksyczne. Jeżeli drugi odcinek oglądaliście, widzieliście, co się tutaj wydarzyło w tym miejscu, momencie. Mianowicie tego pana zjadł jeden mim, czyli taki czarny glut, a potem z jednego mima zrobiły się cztery małe i uciekły tam, tam i tam. No i generalnie mam przerąbane, bo nie wiem, gdzie są i zaraz mnie zjedzą. Także to w sumie chyba wszystko z mojej strony. Co tam u was słychać? Napiszcie w komentarzu, jak się seria Prey podoba. Mam nadzieję, że się podoba. Nowych widzów zapraszam do grupy na Facebooku. Tam są wszystkie informacje o streamach i tak dalej. Ale koniec autorskiej reklamy. Pop filtry ustawione. Można grać. Skórka banana. Wątpię, że mi się przyda. Ale wszystko wiemy, co się da, bo jak to w Gothiku, może to się sprzeda, nie? Ten dźwięk. Znowu ten dźwięk. Apteczka. Ławka. Schowek. Co tu wziąłem? Aha, odkryłem też jedną rzecz. Zobaczcie. Kółeczko od myszy aktywuje nam coś takiego, gdzie pokazuje nasze menu, jeśli chodzi o bronię. Nasz ekwipunek. Pod E mamy apteczkę, którą właśnie zużyliśmy jedną. Natomiast pod J-ką, to co już widzieliśmy, prawda? Mamy cały ekwipunek, czyli klucz francuski, jakaś stara skórka od banana. To jest nie do końca wiem co. Odpady niebezpieczne. Pewnie do utylizacji są, nie? Alkohol i jedna apteczka. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o to, nie? Nie będziemy go nieść. Szkoda czasu. Mówili nam, że musimy uważać na to, co podnosimy, więc będę się pilnował. Trzy maile. Informacje o wydarzeniach, testy to mamy. Hej, Bella mi zabrał chyba z badawczego dane związane z mimikrą. I zdalną manipulacją. Idź do centrum urazowego i sprawdź, czy przy jego zwłokach jest karta dostępu. Czyli idziemy do centrum urazowego. Wybacz, wiem, że to okropne, ale Alex się ostro wkurzy, jeśli ktoś zdobędzie te dane. Czyli na przykład ja. Dostaliśmy zadanie znikające zwłoki, cokolwiek to znaczy. Zobaczcie, jest Evelyn McCarthy, czyli ta laborantka z laboratorium przy naszym pokoju. Ciekawe, za co była odpowiedzialna. Wszystko coś co chwilę psiuka i w ogóle, i ten glut może być wszystkim, nie? Komputer, jakieś wzory chemiczne, ja nie wiem co to. Remote manipulation, czyli zdalna kontrola. Okej, no nie będziemy przeciągać, po prostu idziemy dalej. Employees might sign in beyond this location. Pracownicy muszą się zarejestrować, kiedy wchodzą. Czyli wszyscy są w domu, bo nikt nie jest w pracy, zobaczcie. No to fajnie, jesteśmy tu sami. O proszę. Aby pokonywać wyzwania i przeciwników, wypróbuj różne podejścia. Z zablokowanymi drzwiami możesz poradzić sobie. Wyszukując kartę dostępu, znajdując inną drogę. No o! W miarę pozyskiwania nowych zdolności pojawiać się będą nowe możliwości. Podoba mi się to, że gra jest różnorodna. To już mają plusa u mnie. No i co? I przeszukamy sobie pokój, nie? Human A. Aha, czyli schemat ludzkiego oka, no to fajnie nawet. Jakiś błąd. Ktoś chyba chciał tu się zalogować bezprawnie i mu nie wyszło. Co to jest? Siekło. Jestem ciekawy, kiedy podniosę coś, co będzie mimem. Albo glutem, albo w ogóle. Pytanie o symulację. Nie czytam tego. Szkoda naszego czasu, nie? Niezgodność karty do... Gin! Dobra. Nawet nie było tak strasznie, ale się bałem. Karta dostępu, no to takie trochę riski, no ja zanim to znajdę, to się minie za 100 lat. Powtórne testy, bleble. Dobra, nieważne. Alex i Morgan, było coś o mnie. Mają spotkać się przed testami. Spotkaliśmy się przed testami, pamiętam, nie? Wy też pamiętacie. Okej, jesteśmy... Agawa. Nie wiem co to, ale wziąłem. Może lecznicze jakieś będzie, nie? O ty gnoju, pojawiłeś się, co? Patrz, dar... Wiedziałem, że się pojawi. Jeszcze jeden. Lej go! Jeszcze był jeden, widziałem go. Głos mimiczny? Co to znaczy?
Nekropsja. Wystraszyłem się, to przyznaję. Byli się moi ludzie? Tak, też zauważyłem. Wiesz, że nie mogę podawać nazwisk, ale w ostatnim czasie zauważyłem wzrost przypadków ostrych stanów lękowych wśród ludzi z twojego działu. Czyli oddział zaczyna schizować. Mamy kartę dostępu. Ona się przyda na później, więc ją weźmiemy. Ale tu jest jeszcze jeden kutafunk, trzeba go znaleźć. Znajdę cię, nie bój się. I zarąbię, na miejscu. To jest chyba tak, że on jest czymś, co bardzo dziwnie wygląda, kiedy stoi w miejscu. Okej, słuchajcie, otwórzmy sobie kartę dostępu, ale nie idźmy tam jeszcze. Ja pierdzielsztajn! Cześć, idziemy tędy? To był fantom. Tyfon Antrofantasmus. Nie zatrzymuj się. Chyba jesteś głupi, że ja do niego pójdę teraz. Idę wentami. Będę bezpieczny na górze może, co? Zamknij to, proszę, da się zamknąć? Jak w sumie? Nie. Nie chcę tam wyjść. To jakieś krwawe ślady, kogoś tu zamordowali. A nie. Skill Recorder Analysis. Czyli tu nagrywają moje umiejętności, analizują je pod kątem badań, nie? I tak dalej. Jakaś noetyka, coś już niepewnie, bo to noc, noe i tak dalej. Ten uczuć, że nigdy nie wiesz, co jest mimem, a co nie jest. A tam był fantom. Mim. Gdzie jest mim? To duże to jest mim? Oto tutaj? To czy cześć? Windy czyste. Dobra, no. Szybki save. I zaciukamy go, nie? A się aktywował, gnój. Kolegę mi chciałeś zjeść, co? Działku Lepik. Lekki, energetyczny, pianożelowy inhibitor komunikacji Transstaru. Obezwładnia i unieruchamia cel, nie zadając mu obrażeń. Lepik umożliwia gaszenie pożarów i tymczasowo powstrzymuje wyładowanie, gdy stężeje. Możesz również służyć jako platforma do spinaczki. Ale mi się już podoba ta gra. Oj, kocham cię, Prey! Teraz tak, przypiszmy sobie to do... Jest do jedynki przypisane, dobra. Okej, okay, ale... Kanister, czyli taka amunicja. A nie wiem, co on tu miał, ale coś fajnego. O, ile amunicji. Ale zobaczmy sobie, ile tu mamy rzeczy. I są w sumie niepotrzebne w większości, nie? Organ tyfona. W organach tyfonów znajduje się egzotyczny materiał stosowany do produkcji neuromodów. Zostawimy to, bo to się przyda. Zmięty papier. Fajnie. I co z tego? Naboje do strzelby. Jabłuszko. Poukładajmy to sobie po prostu, nie? To dajmy tu. Ten sobie przestawimy w to miejsce i to będzie tak ładnie wyglądało. Cyk, dobra. No i apteczka będzie tutaj gdzieś, no nieważne. Na razie się leczyć nie będziemy. Mogę z tego strzelić? Pewnie wszyscy to robią, prawda? Ale fajne! Co to jest? Nie, to trzeba przypisać. O, teraz jest lepiej. Nie tak! Z tym lemusem. Jeden i dwa. Dwa, jeden, dwa. Dobra. Da się to zniszczyć. No dobra. Naprawa. Czyli my tego nie potrafimy zrobić, nie? Wiele przedmiotów na Talosie, czyli to jest pewnie stacja kosmiczna, można zreperować, jeżeli posiadasz umiejętność naprawy oraz wystarczającą ilość części zamiennych. Ale my tego nie mamy, bo jeszcze się tego nie nauczyliśmy, nie? Co to jest w ogóle? Ekspres do kawy, czy co? Nieważne. Wyciągniemy broń i idziemy dalej, nie? Neuromod. Jezu, ile was tu jest, od cholery. Czemu one tak tu... Ja
Ej, mamy być nieruchomy! Oszukali mnie! Czekaj, wymacam się apteczką. Użyj. Danie, tam, w holu. W holu gdzie? Weź neuromod, który widzisz na wystawie. Zazwyczaj to fałszywka, ale wstawiłem tam dla ciebie prawdziwy. Neuromody są niezmiernie ważne. Nie przetrwasz, jeśli nie będziesz za ich pomocą instalować nowych przystosowań. Dodałem do twojego transcriba listę, o którą prosiłeś. Zerknij. Okej, musimy tam się dostać. Nie wiem, co mam uderzać, przecież tego tyle, że masakra. Pomocy! Chodź, come on. Dobra, rozbać gany. W sumie nie jest strasznie. Weź to. Neuromod, nie wiem co to jest. Neuromod to rewolucyjny wynalazek z Transstaru, który umożliwia nabywanie nowych umiejętności i zdolności. No i świetnie. Okej, ile mamy neuromodów? Pokazuje nam to gdzieś. Zdrowie małe, dobra. Nieważne. Idziemy, mamy trzy kategorie. Siła, naprawa i tych jeszcze niedostępnych mamy, dobra. Ciężkie przedmioty rzuca z większą siłą obrażenia. A tutaj? Dobra, uzyskamy sobie naprawę. Bo my mamy typ przetrwania, czyli potrzebujemy co chwilę sprawnego sprzętu, żeby móc przetrwać, nie? To jest normalne. No i coś wynieść. Ty, co on? Nie w oko, nie w oko! Nie w oko, stary. Ja pierdzielę! Coś ty właściwie zrobił teraz? Wiedziałem, że to wybierzesz. Dobra, czas pomóc ci się dostać do holu głównego. Okej, dajesz. I znowu mam 20 HP, o co to chodzi? Ale słuchajcie, wrócimy się jeszcze do tego automatu, bo nie wiem co to jest. 3 na 6, mało części zamiennych mamy, dobra, nieważne. Mało zdrowia, ale dopiero się wyleczyłem, przecież to jest oszukane. Aha, bo ona nie leci całego życia, tylko trochę. No nie wiem co ja mam tam, to zjem jeszcze. O, żebym się rypnął 3 wina naraz, no to fajnie. Teraz to będzie impreza, nic nie widzę. Muszę go strzelać. Tam coś ważnego jest, ale jak tam wejść? Nie wiem. Jezu, kiedy ta woda puszcza? Jest tu coś, co bije? Cześć. Twoi koledzy obili, ty nie masz zezwolenia. Coś będzie gadał. Kwiaty agawy zebrałem, okej. O ty! Świnio głupia! Chodź tu! Dobra. Musimy wyczaić jakąś apteczkę, bo jesteśmy kompletnie w tyłku. Co to jest? Nieważne co to jest. Nie podnosimy za dużo rzeczy, bo one się potem stają tymi mimami i to jest niefajne. Napij się wody. Pijesz tą wodę? Nie wiem, czy on pije, czy... Dobra, nieważne, słuchajcie. Znalazłbym sobie chętnie kod do tego miejsca. Bo tam mogą być naprawdę fajne i ciekawe rzeczy, nie? Co to jest? Kuku ulubiony. No to już wiemy, spokojnie. Przejść? Nie, to jeszcze poczekamy chwilę. Lobby B. Zróbmy szybkiego save'a. O Jezu, ile pięter. A my na pierwszym jesteśmy dopiero chyba. Nie, na drugim jesteśmy. Neuromoding Tasting, Volunteer, kwatery wolontariuszy, fabryki
i testowanie neuromodów. To tam będzie ciekawie, ja już to wiem. Tu się wchodzi, czy nie? Nie mogę tu wejść. Przepraszam! Ale pizgnął. Dobra. Słuchajcie, jak wytrzasnąć ten kod i skąd go wytrzasnąć? Mogę tym? Przeładuj sobie, misiu. Jaki to może być kod? Hakowanie, a ja nie mam hakowania odblokowanego. 1, 2, 3, 4. No nic nie za prosto by było. Caution, keep clear. Czy tam coś może być? Patrzcie, możemy... O, ale możemy tak sobie podejrzeć tą, to jest mega w tej gierce. Jest jakieś obserwatorium. Ochrona działu neuromodów. Wprowadź hasło. Jest 23 lutego, z tego co pokazuje kalendarz, ale ja chcę kod do tych drzwi. Może tam gdzieś w neuromodzie będzie ten kod schowany. Może wiecie, coś ominęliśmy po prostu, no najprościej mówiąc. Rozwaliłeś, już, spokój. Co teraz? Co teraz mam zrobić? O, jakieś coś podniosłem. Dobra, nieważne. O, tam nie byliśmy. Zobaczcie, możemy tu przejść jeszcze. Elegancko, jest kolejne pomieszczenie do odkrycia. Cicho. Wodotrysk. Pij sobie, pij. Szafa jakaś... Nie byłeś tym, za kim cię, za kogo cię miałem. Okazałeś się niemimem. Lej się wodo. Wiedziałem, że tu jesteś, chodź tu. Nie uciekniesz przed wujkiem, chodź. To ty? Nie ty. Topniejesz czy nie? Będę prowadził badania. Topniejesz, dobra. Czyli po zamrożeniu go, tak to będę nazywał? Widziałem cię. Po zamrożeniu mam jakieś 10 sekund, aż ten koleś odmarznie, nie? Okej, no nieważne. Przeładujmy sobie broń i możemy pójść tam. Restroom to jest chyba szatnia po angielsku, nie? Coś takiego. O? Nie. Okej, weź klucz. Nie przestawimy tego, bo jest, za słaby jest nasz ziomek. Otwórz. Kibelek! Może ktoś zapisał tu kod na ścianie, zobaczcie. Po co mi zmięty papier? Ręczniki. O, ukryte... A, nie, kibel. Okej, okay, nieważne. W kiblu chyba nic nie będzie, co? Czyli czas się wrócić tam, gdzie się mamy wrócić. Bo widzę, że hasła tutaj nie odgadniemy tak prędko. Siup, potwierdź. Co będzie to ma być? Już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę. Nie cofnę kijem Wisły. Jeżeli ktoś zgadnie, z jakiego to jest filmu, ta pysteneczka, to normalnie serduszko ode mnie dostanie. Naprawdę. Oj, przy okazji sprawdzę, kto do końca ogląda. A? Z jakiego filmu jest ta piosenka? Serducho dla tego, kto zgadnie. Tajemnicza postać imieniem January prowadzi cię do głównego holu obiektu. No dobrze wiedzieć, dziękuję. Co dalej? Co się będzie działo? Wczytaj mi tą scenerię. Może w końcu w kosmos mnie wystrzelą. Czas najwyższy. Na 10 dowolnych... Dobra, no. Neuromod. Czyli to jest to, co ja zrobiłem sobie w tym oko, nie? Mogę tam wrócić? No i elegancko. Udało ci się.
Gotów po raz pierwszy zobaczyć prawdziwy świat. Nie patrzcie tak na mnie, proszę. I apteczka. No jeszcze lubię, ziomuś. Wyleczymy się od razu. Co to jest? Amunicja. To naboje 9 mm. Przydadzą się. Okej, okay, nieważne. Czy gotów zobaczyć prawdziwy świat? O ja pierdziele! Czyli wychodziłoby, że... Jesteśmy w bazie, która orbituje wokół Księżyca, a tam jest nasza Ziemia kochana, nie? Zaraz nam tu się pokaże, zobaczymy ją. Ale jazda. Czyli nie będzie żadnego lotu w kosmos, tak? Od początku jesteśmy na stacji. No wróciłby na Ziemię, no ale dobra. Nie narzekam. Słuchajcie, 20 minut za nami, nawet 21. Wiecie, to znaczy, no muszę kończyć odcineczek. Kolejny już niedługo. Jeżeli oglądacie, to myślę, że łapkujecie, bo łapki są dla mnie niesamowicie ważne. Ważniejsze niż subskrypcje. To zwiększa nasze zasięgi. Więcej osób po prostu nas widzi, nie? I tyle. Tu macie wyłaniającą się ziemię. A ja już będę niestety kończył odcineczek, bo tak jak mówiłem, te 20 minut to jest czas optymalny, kiedy sobie filmik możecie obejrzeć i dobrze się przy nim bawić. Mamy ziemię, na której jest reklama Transstaru, więc to jakieś może lokowanie produktu być, nie? Ja tymczasem ja was żegnam i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo, zgodnie z naszym repertuarem. Cześć. Kosmiczne pozdrowienia. Yo.